13. kolejce sieradzkiej klasy okręgowej piłkarze WKS-u odnieśli 8. zwycięstwo w sezonie. Tym razem podopieczni Arkadiusza Tomczyka w derbach powiatu pokonali MLKS Konopnica 3-0. Już do przerwy po trafieniach Mariusza Kalęby i Tomasza Doroty gospodarze prowadzili 2-0, a kwadrans przed końcem kropkę nad i postawił Hubert Żuraw, który efektowną główką zamienił na gola efektowne 40-metrowe dośrodkowanie Marcina Adamczyka. Jedna z nowych twarzy w tym sezonie to Szymon Siunak, bramkarz WKS-u. Skąd przyszedłeś, ile masz lat? Przedstaw się. Tak, zgadza się. Nazywam się Szymon Siunak. Po dłuższej przerwie zadebiutowałem w końcu pierwszy cały mecz. Od WKS-ie już gram od początku sezonu, miałem chwilę przerwy, ale teraz myślę, że do końca rundy dogram. Gdzie zaczynałeś przygodę z piłką? Na początku był to WKS w juniorach. Później przeszedłem do Piasta Rudy. Tam dograłem dwa sezony. No i tak wyszło, że jestem w WKS-ie teraz. Który jesteś rocznik? Właśnie jak to się stało? Kto cię tam wypatrzył, że robisz postępy? Rocznik jest 9-8. Tutaj dostałem telefon od prezesa Tomasza Smolnika. Właśnie dostałem telefon, żebym przyszedł na trening. Sprawdziłem się, dostałem szansę w sparingach, w meczach. I myślę, że będzie współpraca dalej się ciągła. Nie miałeś takiego niedosytu po pierwszych meczach, że przyszedłeś, tam osłabiłeś drużynę. Widziałem jeden mecz Rudy, dużo tam brakuje na pozycji bramkarza. I tutaj grzejesz ławkę na początku, miałeś taki niedosyt? Czy wiedziałeś, że ta szansa nadejdzie? Tak, jednak z B-klasy do kręgówki jest to jednak przejście. No trochę doświadczenia mi jednak brakuje. No wszystko przyjdzie w swojej porze. Myślę, że no... Te trzy mecze pokaże się jak najlepiej i może będzie ten pierwszy skład. Czujesz oddech starszego troszeczkę w cudzysłowie kolegi, udziela ci rad na treningach w czasie meczów, chodzi mi o Marka Nowaka? Tak, zgadza się, jednak jest to doświadczony zawodnik, już parę lat gra, także zawsze jakieś wskazówki bardzo się przydadzą. Jak dzisiaj się grało? To już trzeci mecz, a drugi przed wileńską publicznością. Mówi się, że w takich derbach powiatu znacie się jak łyse konie, wszystko się potwierdziło przeciwniku. No zgadza się, no. Jest to mój trzeci mecz, tak jak już mówiłem. Gra była no, dosyć wyrównana, jednak no, zdołaliśmy pokonać przeciwnika. Tak nie miałeś chyba za bardzo ciężkich sytuacji do obrony, to znaczy, że współpraca z kolegami z obrony dobrze się układa. Tak, zgadza się, jednak treningi dawałem dużo. No w drugiej połowie nie miałem dużo do roboty. Gratuluję panie trenerze, ale zanim przejdziemy do dzisiejszego spotkania, trudno jest zmotywować zespół przed takim meczem w kolejce, po której się przegrało, gdzie jechało się no niemal po pewne 3 punkty, kiedy już ten lider był na wyciągnięcie jednego meczu i przegrywa się taki mecz i trudno się potem zmobilizować przy następnym spotkaniu u siebie? No tak, bardzo trudno i boli to bardzo. Przeżywałem to i no... Właśnie powiem parę zdań o tym meczu w Kobierzycku. No nie, my byliśmy zespołem dominującym, utrzymywaliśmy się, można powiedzieć, 70-80% przy piłce, ale nic z tego nie wychodziło. Natomiast drużyna przeciwna zrobiła jedną akcję w pierwszej połowie około 15 minuty. Nie ustrzegliśmy się błędu i w ten sposób przegraliśmy to spotkanie. No co z tego, że później, jak to się mówi, biliśmy głową w mur, ale... No piłka nie chciała wpaść do bramki i bardzo boli to, że po prostu te mecze, które przegraliśmy, to praktycznie po jednym błędzie drużyny i wszystkie po 1-0. No, jest to jakaś nauczka do rozmyślenia i wyciągnięcia z tego wniosków. No będziemy chcieli się ustrzegać tych błędów w następnych meczach. Czy stan boiska w Kobierzycku mógł mieć wpływ, bo słyszałem, że grzyby można było zbierać na murawie? No tak, ale to boisko było jednakowe dla jednej i drugiej drużyny. Fakt, że my jesteśmy zespołem, który gra piłką, wydawało nam się na początku, że to boisko nie jest złe, natomiast z każdą minutą tego meczu robiły się takie no, dziury i ta piłka no, nie słuchała chłopaków. No i przegraliśmy, no szkoda, ale nie załamujemy rąk, co dzisiaj było widać. Tak jak pan redaktor powiedział, ciężko było zespół zmotywować, ale wydaje mi się, że dzisiaj chłopaki podjęli to wyzwanie i chcieli też udowodnić, że po prostu potrafią grać w piłkę. No i fajnie też, że zero z tyłu, bo to też jest... No jesteśmy zespołem w tej lidze,
gdzie najmniej tracimy bramek. No i to też jest budujące. Dzisiaj też od pierwszych minut zadebiutował młodzieżowiec na bramce z tego tytułu, że Marek Nowak jest kontuzjowany. Myślę, że też się wywiązał znakomicie ze swojej roli i chwała za to. Wszyscy zawodnicy też, wydaje mi się, oddali serce na boisku i przede wszystkim zadziałały dzisiaj pewne schematy, bo druga bramka i trzecia bramka, to ćwiczymy to na treningach i fajnie to dzisiaj wyglądało. Derby powiatu miały taki specyficzny, dodatkowy jeszcze wymiar, bo wielu zawodników grało w przeszłości w jednym, drugim klubie. Widać było w tych pogawędkach takich zakulisowych zawodników obu drużyn, że się przyjaźnią. W takim przypadku można mówić o jakimkolwiek zaskoczeniu, że przeciwnik was zaskoczył lub wy przeciwnika, czy wiedzieliście o sobie wszystko przed tym meczem? Nie, wiedzieliśmy wszystko i uczulałem swoich zawodników, że zespół, który dzisiaj przyjedzie, to będzie walczył o każdy centymetr tego boiska i było to widać. Ale my swoją mądrością, wydaje mi się, piłkarsko byliśmy zespołem lepszym i sytuacje, które mieliśmy, wykorzystaliśmy w 100%, choć tych sytuacji jeszcze było kilka. Także no, jestem bardzo zadowolony i no mówię, będziemy się przygotowywać teraz do trudnego wyjazdu, specyficznego też boiska w tych Brąszewicach. Nie lubię tam nigdy grać, no ale będziemy też się starali tam przywieźć 3 punkty do Wielunia. Przed tym meczem pechowym w Chybieżycku lider Rząśni był na 3 punkty, jak powiedziałem, na odległość jednego meczu. Potem się troszkę oddalił, ale jeszcze mnóstwo kolejek do końca. Nie wierzę, żeby nie zaświtała w głowie myśl, że ten awans byłby możliwy do czwartej ligi już w tym sezonie. Czy jeszcze jest o tym mowa, czy to jest poza wami gdzieś? Nie, to jest poza nami. Skupiamy się zawsze na najbliższym meczu. Wiadomo, że tam chłopaki w szatni i na treningach między sobą rozmawiają, ile punktów jest i z kim gramy, na co możemy liczyć, jaki przeciwnik. Natomiast ja nie skupiam się na tym. Chcę zawsze wygrać każdy mecz. Wiadomo, no, jeżeli sytuacja się by nadarzyła, no to decyzja należy do zarządu. My po prostu mamy grać dla tej publiczności wieluńskiej, przynosić wiele satysfakcji i cieszyć się z tej gry, bo mówię, no, nie ma takiej stabilizacji jeszcze, bo jest kilku zawodników doświadczonych, ale jest też dużo młodzieży, u których ta forma nie jest ustabilizowana jeszcze. No ale dzisiaj ostatni mecz zagrał słabo Hubert Żurowa, dzisiaj znakomite zawody, także no mówię, no, będziemy wszystko robić, żeby wypaść jak najlepiej, a co będzie na koniec sezonu, no to zobaczymy, jeszcze jest tyle grania, żeby nas tylko kontuzje omijały i kartki, i zdrowia życzyć zawodnikom, żeby trenowali i przynosili, mówię, chlubę temu klubowi, bo mówię, no miejsce w okręgówce tego klubu to no, nie wypada, no, przynajmniej ta czwarta liga powinna być, natomiast na dzień dzisiejszy ten zespół cały czas jest w budowie i wydaje mi się, że w porównaniu do zeszłego sezonu gra dużo lepiej. Ta gra jest bardziej poukładana i fajnie się z boku na to patrzy. Na koniec takie pytanie trochę inne. To był przypadek czy taki przedmeczowy założenia, że wszyscy zawodnicy, którzy strzeli po bramce, to żaden z nich nie dotrwał do ostatniego widziska sędziego? Nie, mamy. Dzisiaj mieliśmy szeroką ławkę. Chciałem, żeby był wynik bezpieczny, żeby wszyscy zagrali, wszyscy trenują. W większości tam, za wyjątkiem Adriana Pluty i Patryka Błasika, większość jest zaangażowana w trening, dlatego no, każdy jest ważny i każdemu daje szansę, także jestem ogólnie zadowolony dzisiaj z postawy swojego zespołu i żeby tak dalej.